Dzień dobry, dzisiaj kontynuujemy lekcję z reakcji strąceniowych. Ostatnio robiliśmy sobie wprowadzenie, poznaliśmy typy reakcji strąceniowych, podstawy zapisu przy równaniach postaci jonowej i jonowej skróconej. A dzisiaj będziemy dalej trenowali ten temat i dzisiaj mam do zrobienia trochę zadań o charakterze teoretycznym i praktycznym, także wszystko to, co do tej pory powinno być zrobione, będzie też i realizowane. Zadanie pierwsze. Dobierz współczynniki w poniższych równaniach reakcji strąceniowych oraz dopisz znak strzałki w dół przy wzorach soli tworzących osady. Czyli korzystamy w dalszym ciągu z tabeli rozpuszczalności soli i będziemy sobie po prostu używali jej do tego, aby określać, czy dana sól rozpuszcza się w wodzie dobrze czy słabo i na po tej podstawie z tym wykorzystaniem będziemy te reakcje tutaj sobie uzupełniali. Pierwsza substancja, czyli CuCl2 chlorek miedzi i Na2CO3, czyli węglan sodu. Substancje, które są w wodzie dobrze rozpuszczane, to możemy zresztą zweryfikować. Popatrzcie, szukamy jonów Cu2+, i jonów Cl-, czyli substancja w wodzie dobrze rozpuszczalna. Dalej mamy węglan sodu Na2CO3, czyli kationy sodu Na+, i aniony CO3-2-, czyli mamy tutaj też sól dobrze rozpuszczalna. A zatem warunek pierwszy do reakcji strąceniowej jest spełniony. I mamy dwie sole, które w tej reakcji powstają. CuCO3, czyli węglan miedzi 2, i NaCl, czyli chlorek sodu. Chlorek sodu najłatwiej będzie nam sprawdzić. Popatrzcie, Na+, Cl-, czyli jony, które dają nam tutaj sól dobrze rozpuszczalną w wodzie, a zatem węglan miedzi będzie słabo rozpuszczalny. To też jeszcze zweryfikujmy. Cu2+, i mamy CO3-2- mamy tutaj, dwa minusy, czyli oznacza to, że substancja jest słabo rozpuszczalna, więc możemy zaznaczyć tutaj strzałkę w dół. I teraz równanie tylko trzeba zbilansować, czyli tak, tutaj mamy dwa atomy chloru, więc po tej stronie dwójkę musimy dopisać, żeby nam się zgadzało. I pozostałe współczynniki też już się powinny zgadzać. Dwa sody, jedno CU, CO3, CO3, wszystko się zgadza. Czyli równanie ma dobrze dobrane współczynniki. Można było zbadać zapis jonowy, ale już tego zadania nie ma podane, więc nie będziemy już dopisywać. Będą kolejne zadania, gdzie będziemy to sobie trenowali. Przykład B, czyli AgNO3 plus K2S. W wyniku reakcji otrzymujemy Ag2S i KNO3, czyli musimy sprawdzić w tabeli rozpuszczalności poszczególne sole. Czyli tak, szukamy na początek azotanu srebra AgNO3, czyli szukamy jonów Ag+, i jonów NO3, czyli mamy tutaj literkę R, a zatem substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie. K2S, czyli siarczek potasu. K plusy mamy tutaj, S2 minusy szukamy mamy w tym miejscu, co oznacza, że siarczek potasu też jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Następnie do sprawdzenia mamy Ag2S, czyli siarczek srebra, czyli szukamy srebra ponownie, mamy tutaj Ag, szukamy anionu siarczkowego S2 minus i widzimy, że w przecięciu mamy literkę N, co oznacza, że substancja ta jest słabo rozpuszczalna w wodzie, strzałeczka w dół. Zatem azotan 5 potasu będzie dobrze rozpuszczalny. Jeśli ktoś chce, to też może dodatkowo to zweryfikować. Żeby nam się wszystko tutaj zgadzało, musimy dobrać współczynniki, czyli tak, tutaj mamy dwa atomy srebra po prawej stronie, więc po lewej, żeby też się nam zgadzało, dwójka przez AgN3. Jedna siarka zgadza się. I mamy co? Mamy jeszcze dwa potasy po lewej stronie, więc żeby się zgodziło równanie, więc dwójkę muszę dopisać przed KNO3. I tutaj mamy dwie grupy NO3. I tutaj też, więc równanie nam się tutaj ładnie zgadza. Ilość atomów po lewej, po prawej stronie jest w porządku. W przykładzie C mamy do sprawdzenia chlorek wapnia, fosforan 5 sodu, chlorek sodu i fosforan 5 wapnia. Czyli sprawdzamy po kolei w tabelce poszczególne sole. Na początek chlorek sodu NaCl, chlorek wapnia, przepraszam. Czyli mamy Ca2+, i jony Cl-. Widzimy, że sól jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, więc pierwszy warunek prawie spełniony. Jeszcze sprawdźmy fosforan 5 sodu.
czyli Na plus i PO4-3 minusy mamy tutaj, czyli fosforan jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. Dalej, chlorek sodu NaCl mamy tutaj, Na plus i Cl minusy w tym miejscu nam się przecina, czyli kuchenna dobrze rozpuszczalna w wodzie i jeszcze jon Ca2 plus i jon PO4-3 minus, czyli trzeba poszukać jonów fosforanowych, mamy je tutaj, czyli sól, która jest nierozpuszczalna w wodzie i oznaczymy to w postaci strzałeczki w dół. Równanie trzeba teraz zbilansować. Popatrzmy, mamy tutaj Ca3 po prawej stronie, więc trójkę muszę wpisać tutaj, żeby nam się zgodziło. Jony PO4 są dwa razy wzięte w nawias, więc aby nam się zgadzało, muszę dwójkę dopisać przed Na3PO4 i jeszcze zostaje nam do uzgodnienia NaCl. Zobaczymy, mamy sobie 2 razy 3, czyli 6, więc szóstkę muszę zapisać przed NaCl. I atomów chloru też mamy 6, 3 razy 2, 6, więc się zgadza. Równanie jest w całości zbilansowane. Współczynniki mamy dobrane. Teraz zadanie drugie. W których próbówek zachodzi reakcja strącania? Zapisz odpowiednie równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej. Mamy do sprawdzenia 7 próbówek i to zadanie zrobimy metodą praktyczną, czyli na początek sprawdzimy sobie, w których próbówkach będą zachodziły reakcje strąceniowe, a następnie napiszemy do nich odpowiednie równania reakcji. Także przyjrzyjcie się teraz schematowi, a ja przełączę kamerkę na stół, tak aby można było Wam pokazać poszczególne reakcje. Ja będę korzystać ze ściągawki na tablicy, Wy natomiast przyglądać po prostu na poszczególne próbówki, tak żeby można było tutaj sobie potem to określić, co my tutaj mamy. W próbówce pierwszej mamy zmieszać siarczan 6 sodu, czyli substancję o wzorze Na2SO4. I do drugiej próbówki też trzeba tej samej substancji nalać, więc korzystając z tego, że już mam buteleczkę w dłoni, to doleję odpowiednią porcję roztworu. I do tej soli w próbówce pierwszej trzeba dolać trochę chlorku sodu o wzorze CaCl2, czyli chlorek wapny mamy tutaj. I zobaczmy, kiedy do probówki dodamy jedną kroplę, to widzimy, że tutaj na razie nic się ciekawego nie dzieje. Dodając kolejne porcje, widzimy, że tutaj nam reakcja praktycznie nie zachodzi. W dalszym ciągu mamy roztwór, a zatem te sole po zmieszaniu nam tutaj osady nie będą dawały. Już możemy jeszcze chwilkę poczekać, wstawimy probówkę do statywu i do niej jeszcze wrócimy. Może po pewnym czasie, zweryfikujemy to jeszcze. Do drugiej próbówki dodam natomiast roztwór azotanu 5-ołowiu. Ołowiu 2 oczywiście. I zobaczmy, co tutaj w tej próbówce będzie się działo. Dodaję na razie jedną kropelkę. I to widzimy, że już osad zaczyna nam się pojawiać. Dodajmy jeszcze kilka kropli. Czy tu reakcja strąceniowa jak najbardziej zachodzi? Mamy osad barwy białej, więc dla drugiej próbówki reakcję należy zapisać. W probówce trzeciej zmieszamy z kolei azotan 5 potasu o wzorze KNO3, czyli sól dobrze rozpuszczalna w wodzie. I do tej probówki mam dolać trochę roztworu AlCl3, czyli jest to roztwór chlorku glinu. I zobaczmy, po dodaniu kilku kropel nic specjalnego się nie dzieje. Roztwór, jak mieliśmy, tak mamy. Chociaż tutaj jakaś niewielka ilość osadu zaczyna się wytrącać. Podejrzewam, że tutaj odczynnik mógł być zanieczyszczony. Tutaj w tej reakcji w zasadzie nic się nie powinno nowego wydarzyć, dlatego że sól, która powstaje w wyniku reakcji dysocjacji, może nawet rozciąć trochę, a właśnie, czyli tutaj dodatkowe zjawisko, to chodzi o to, że za dużo tutaj jest wody, zachodzi taki proces, który się nazywa hydrolizą, więc tutaj ta próbówka może nie najlepszy przykład, trzeba byłoby ją jeszcze raz sprawdzić.
Zanieczyszczenie to swoją drogą, a dolanie wody też jeszcze swoją drogą. Zobaczmy dalej. Próbówka czwarta, czyli mamy fosforan 5 sodu zmieszać z chlorkiem miedzi 2. No to zobaczmy. Dolewamy fosforan sodu i mamy dodać chlorek miedzi 2. Chlorek miedzi 2 jest w postaci niebieskiego roztworu. Dolewamy niewielką ilość i widzimy, że tutaj osad w tej próbówce się nie tworzy, a zatem reakcja w tym przypadku konkretnym nie zachodzi. Zobaczmy dalej. Próbówka piąta, czyli mamy zmieszać azotan 5 sodu o wzorze NaNO3. Mamy. I mamy do tej próbówki dodać roztwór siarczanu 6 miedzi 2 o wzorze CuSO4. O nie, nie ta próbówka. Dodajemy kilka kropel i widzimy, że w tej próbówce nie dzieje się nic specjalnego, nie wytrąca nam się osad, roztwór jest klarowny, więc w tej próbówce reakcja nie zachodzi. Próbówka szósta, czyli mamy chlorek cynku. Do zmieszania ze węglanem sodu o wzorze Na2CO3. Węglan sodu mamy w tej buteleczce, dodajemy kilka kropel i sprawdzamy, co się będzie tutaj działo. Nawet udamy taką większą ilość i zobaczcie, że reakcja bardzo powoli zaczyna nam dawać tutaj taki galaretowaty osad. Muszę tutaj nawet troszeczkę bardziej się postarać, żeby roztwór wymieszać z zawartość próbówki. Czyli tutaj osad naprawdę taki no, gęsty wyszedł, praktycznie się z próbówki bardzo, bardzo trudno przelewa, że reakcja jak najbardziej zachodzi w tej próbówce szóstej. I jeszcze mamy do sprawdzenia ostatnią próbówkę, czyli roztwór azotanu 5 srebra. I do tej próbówki dodamy roztwór bromku potasu, czyli soli o wzorze KBR. Widzimy tutaj, że po dodaniu kilku kropel mamy osad. Osad jest takie bardziej lekko żółtawej. Nie wiem, czy to będzie dobrze w kamerce widać. Spróbuję jeszcze kilka kropel dodać. Tutaj ten osad stopniowo się w tej próbówce tworzy. Ma taką postać trochę serowatą, podobną może trochę do chlorku srebra, z tym, że tamten jest bardziej biały. Tutaj jakby się dobrze przyjrzeć, to osad jest taki lekko żółty, taki wręcz o kolorze kremowym. Dobrze, czyli podsumowując, reakcję mieliśmy w probówce pierwszej po pewnym czasie. Zobaczcie, tutaj ten osad bardzo powoli się utworzył, ale jednak w probówce drugiej osad też mamy jak najbardziej. Próbówka trzecia, tutaj roztwór nam zmętniał. No, złośliwie mogę powiedzieć, że no, wydzieliło się coś, więc reakcja zachodziła. Chociaż patrząc pod biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj zmieszaną sól glinu, chlorek glinu, który dodatkowo jeszcze ulega hydrolizie, o której wcześniej na lekcjach nie wspominałem, i azotan 5 potasu, no to tutaj reakcja przynajmniej teoretycznie nie powinna zachodzić. No tutaj podejrzewam, że niestety właśnie ten proces hydrolizy trochę nam psuje. Ta próbówka troszeczkę wyszła inaczej niż planowałem, ale to jest chemia, tutaj czasami takie niespodzianki się zdarzają. W próbówce czwartej reakcji nie mamy, w próbówce piątej też nie mamy, chociaż tutaj jeszcze się tak przyglądam, nie, reakcji nie mamy zdecydowanie. Próbówka szósta, mamy biały osad, próbówka siódma, osad mamy. Także po przeprowadzeniu doświadczenia możemy sobie przejść do tych przykładów, które mamy na tablicy i do zapytania odpowiednich równań reakcji.
Czyli w tej próbówce pierwszej reakcja, przepraszam. Czyli tutaj reakcję mamy, tutaj też mamy. W tej próbówce powiedzmy, że raczej nie mamy. Tak jak powiedziałem, tutaj ta hydroliza wynika z czegoś zupełnie innego niż mamy w temacie lekcji, więc tą próbówkę sobie odpuścimy. Tutaj reakcji też nie mieliśmy. Tutaj reakcji nie było. Nie, przepraszam, tutaj reakcja powinna nam wyjść. Jeszcze sprawdzę, że na próbówkach. Tutaj mieliśmy i tutaj mieliśmy. Jeszcze próbówkę czwartą zweryfikuję, czy na pewno nic się nie działo. Nie. Dobrze. Czyli mamy cztery próbówki, cztery równania reakcji do zapisania. Więc próbówka pierwsza. Mamy CaCl2 plus Na2SO4. W wyniku tej reakcji będziemy otrzymywali sól o wzorze CaSO4, czyli siarczan 6 wapnia, i otrzymamy w tej reakcji także chlorek sodu o wzorze NaCl. Bilansujemy równanie, czyli tak, tutaj mamy dwa atomy chloru i dwa atomy sodu, więc dwójkę zapisujemy przed NaCl, dzięki temu mamy równanie zbilansowane, 1 wapń, 1 wapń, SO4, 1 i tutaj 1, jak się wszystko zgadza. I jeszcze tylko kwestia ustalenia tego, co jest osadem. Popatrzmy, jak znajdziemy jony Ca2+, i jony SO4-2-, wychodzi nam literka T, czyli substancja trudno rozpuszczalna i zwraca się ona ze stężonych roztworów, czyli po pewnym czasie, ale reakcja zachodzi. Próbówka druga, albo mam jeszcze podać reakcje stężeniowe, więc może jeszcze nie reakcje stężeniowe, tylko reakcje zapisane w sposób jonowy skrócony. Czyli dla CaSO4 podajemy jeszcze zapis jonowy skrócony, czyli taką dysocjację trochę na odwrót, więc jony, które powstają, to właściwie których możemy użyć, to jony Ca2+, i jony SO4-2-. Przypominam, że te jony, szukamy ich, jeśli nie pamiętamy wzorów z tabeli rozpuszczalności. Zobaczcie, macie podpowiedź. Tutaj jest Ca2+, tutaj macie jon SO4-2-, więc skoro w przecięciu wyszło nam, że substancja trudno rozpuszczalna, wzór soli mamy, no to możemy porównanie ładnie tutaj zapisać. W drugiej próbówce mamy reakcję jak najbardziej, czyli PbNO3 dwa razy wzięte plus Na2SO4. W wyniku tej reakcji otrzymujemy sól o wzorze PbSO4, czyli siarczan 6O2, i powstaje tam też jeszcze NaNO3. Bilansujemy równanie. Popatrzmy, mamy dwie grupy NO3, więc żeby się nam zgadzało, dwójka muszę zapisać też i tutaj. To znaczy, że mamy tu dwa sody, zgadza się. PB1, PB1, SO4, SO4, więc równanie się nam zgadza. Teraz kwestia tego, żeby ustalić, która z substancji jest w postaci osadu. Na początek weźmy sobie PbSO4, czyli jon PB2+ mamy tutaj i jon SO4-2- mamy tutaj, czyli wychodzi literka N, substancja nierozpuszczalna w wodzie, czyli dla siarczanu 6O2 mamy podać równanie w postaci jonowej skróconej. Możemy to zapisać tak, PbSO4 w postaci osadu. I to, z czego ten związek chemiczny powstaje, to PB2+, plus SO4-2-, czyli znowu zaglądamy do tabeli rozpuszczalności, jeżeli tych jonów nie pamiętamy. Dalej, weźmy sobie próbówkę szóstą. Może gdzie by to zapisać, tak żeby się nam nie pomieszało. No, spróbuję może tutaj jakoś wcisnąć. W próbówce szóstej mamy Na2CO3 plus ZnCl2. W wyniku reakcji otrzymamy tutaj
sól o wzorze ZnCO3. Otrzymamy jeszcze chlorek sodu o wzorze NaCl. Wracamy do tabeli rozpuszczalności soli, która z solu wyjdzie nam w postaci osadu. Tylko zanim się to zrobię, to zbilansujmy szybko. Tutaj mamy dwa sody, więc dwójkę muszę cisnąć przez NaCl. Jeden cynk, jeden cynk. CO3, CO3. Tutaj mamy CO2, więc dwójka przed NaCl. Zgadza się, równanie jest OK. Tylko sprawdzenie, która substancja jest osadą. Czyli tak, szukamy jonu Zn2+. I szukamy jeszcze jonu CO3-2-. Czyli mamy tutaj N substancję nierozpuszczalną, więc Zn CO3 wychodzi na postaci osadu. I tą substancję podamy w zapisie jednym skróconym, czyli mamy otrzymać Zn CO3, strzałka w dół. I potrzebujemy jonów Zn2+. I jonów CO3-2-. Tutaj mamy zapis jonowy skrócony, tutaj mamy zapis cząsteczkowy. I ostatnia substancja, ostatnia próbówka KBr plus AgNO3. To spróbuję równanie może zapisać u góry. Czyli mamy tak, mamy KBr plus AgNO3. W wyniku tej reakcji otrzymujemy AgBr i otrzymujemy także KNO3, czyli powstaje nam tutaj bromek srebra i azotan 5 potasu. Sprawdzamy, która soli jest w postaci osadu. Na początek weźmy może bromek srebra, czyli tak, srebro mamy tutaj Ag+, anion bromkowy mamy tutaj. Jest literka N, substancja nierozpuszczalna, czyli AgBr wypada na postaci osadu i równanie w postaci jonowej skróconej, czyli aby otrzymać AgBr w postaci osadu, musimy do niego dodać wcześniej jony Ag+, i jony Br-. Czyli te dwa jony są potrzebne, żeby ten osad tutaj nam się utworzył. Równanie jest pierwsze zbilansowane. Zobaczcie, jeden potas, jeden potas, jeden brom, jeden srebro, NO3 jedno i tutaj też jedno, więc się zgadza. I tutaj te one też są, więc tutaj mamy je rozpisane. Czyli na te cztery probówki, w których mamy wyznaczone, że pojawiają się osady, mamy podane i równania w postaci cząsteczkowej i w postaci jonowej skróconej. Zadanie trzecie. Podaj równanie reakcji otrzymywania poniższych soli w wyniku reakcji strąceniowych. Zastosuj zapis cząsteczkowy i jonowy skrócony. Czyli musimy wymyśleć teraz takie równania, aby otrzymać odpowiednio węglan wapnia, siarczan 6 baru i chlorek ołowiu. To zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. No, jakiś jeden trzeba obrać, żeby tutaj podać te równania reakcji. Na początek zapiszmy sobie, jakie wzory soli tutaj są nam potrzebne, co chcemy tutaj w tych reakcjach strąceniowych otrzymać. Węglan wapnia, czyli sól o wzorze CaCO3, siarczan 6 baru, czyli substancja o wzorze BaSO4 i chlorek ołowiu o wzorze Pb i nie, przepraszam, jeszcze raz. To będzie substancja o wzorze PbCl2. Czyli takie substancje mają nam w tych reakcjach powstać i z tego, co pamiętamy z poprzedniej sekcji, to sole sodu, sole potasu i sole, w których znajdują się aniony azotanowe, czyli azotany, będą substancjami, które się w wodzie bardzo dobrze rozpuszczają. Natomiast inne substancje to w zależności od tego, jak popatrzymy sobie do tabeli rozpuszczalności. Czyli mamy zaprojektować takie równanie reakcji, gdzie powstaje nam osad o wzorze CaCO3, to jest nasz osad, i musimy dobrać tutaj sobie coś jeszcze. Czyli potrzebujemy takiej soli, w której będziemy mieli jony wapnia w postaci soli bardzo dobrze rozpuszczalnej, więc popatrzmy do tabelki. Poszukajmy, które sole wapnia będą dobrze rozpuszczalne. Na przykład, jak weźmiemy
jony Ca2+, jony Cl minus. Substancja jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, więc tutaj możemy zaproponować na przykład chlorek wapnia o wzorze CaCl2. Ta sól na pewno dobrze się będzie rozpuszcza i potrzebujemy jeszcze jakiegoś węglanu, który będzie też dobrze w wodzie rozpuszczalny. Weźmy na przykład węglan sodu. Tutaj mamy jony Na+, jony CO3-2 minus mamy tutaj, substancja dobrze rozpuszczalna, więc jak weźmiemy sobie do reakcji Na2CO3, wtedy w tej reakcji na pewno otrzymamy węglan wapnia, a patrząc na substraty po lewej stronie, otrzymamy w tym równaniu także otrzymamy także jeszcze sól NaCl. Wystarczy tylko teraz zbilansować, czyli tutaj mamy dwa chlory, dwójka tutaj, dwa sody, zgadza się, czyli równanie mamy zbilansowane, zapis cząsteczkowy zapisany, to zapiszmy jeszcze w postaci jonowej skróconej, czyli Ca2+, plus C, nie, przepraszam, nie w tym miejscu, tutaj po tej stronie mamy co? Mamy CaCO3 w postaci osady, natomiast jony, które są potrzebne do utworzenia, mamy po lewej, czyli Ca2+, plus CO3-2-. Czyli z tych jonów otrzymujemy osad, czyli tą naszą szkolną kredę, czyli inaczej mówiąc węglan wapnia. I dopiero w tej postaci to równanie będzie tutaj poprawnie zapisane. Zróbmy teraz przykład B, czyli mamy teraz takie równanie zaprojektować, w którym powstanie BaSO4 plus coś. No najprościej będzie tutaj operować reakcjami sól 1 plus sól 2, w której powstaje sól 3 i sól 4. Czyli tak, sole baru, popatrzmy w tabelce. Czyli tak, jak weźmiemy sobie jony Ba2+, i jony Cl-, czyli chlorek baru, substancja dobrze będzie rozpuszczalna, więc możemy jej użyć, BaCl2. I weźmy sobie też jeszcze jakoś dobrze rozpuszczalną sól z jonami SO4, popatrzmy na przykład na kationy potasu, czyli weźmiemy sobie K+ i SO4-2- mamy R-kę, czyli substancję dobrze rozpuszczalną w wodzie, więc K2SO4 i równanie reakcji, które tutaj będzie nam się musiało zapisać, to będzie BaSO4 plus KCl. Mamy tutaj dwa aniony chlorkowe, więc dwójkę muszę zapisać w tym miejscu. Dwa potasy tutaj, dwa tutaj, zgadza się. Reszta równania jest w porządku. BaSO4 jest w postaci osadu, więc piszemy BaSO4. Mamy w postaci osadu, więc jony, które są potrzebne do utworzenia, to Ba2+ i SO4-2-. I w ostatnim mamy chlorek ołowiu o wzorze PbCl2, czyli musimy dobrać takie substraty, żeby nam ten chlorek ołowiu rzeczywiście się wydzielił. Popatrzmy, które chlory ołowiu są dobrze rozpuszczalne, czyli tak jak popatrzymy sobie na chlorek ołowiu, jest trudno rozpuszczalny, ale na przykład jak weźmiemy sobie azotan 5 ołowiu o wzorze PbNO3 2 razy 10, to ta sól już jest rozpuszczalna bardzo dobrze. Azotany wszystkie są dobrze w wodzie rozpuszczalne, więc PbNO3 2 razy wzięte plus. I potrzebujemy jeszcze jakichś jonów chlorkowych, a weźmy sobie na przykład chlorek sodu NaCl. Mamy sól dobrze rozpuszczalny w wodzie, nie będzie później kłopotów z ustaleniem wzorów, czyli plus NaCl. W wyniku tej reakcji otrzymamy azotan 5 sodu o wzorze NaNO3. Czyli tak, tutaj mamy dwie grupy NO3, dwójkę jeszcze w tym miejscu. Mamy dwa aniony chlorkowe, dwa atomy sodu. Czyli tak, tutaj dwójkę jeszcze muszę w tym miejscu zapisać i równanie już powinno być uzgodnione. I teraz jedyne, co muszę zrobić, to jeszcze zapisać reakcję w sposób jonowy skrócony. Czyli PbCl2 wychodzi na postaci osadu, a jony, które są potrzebne, żeby ten chlorek ołowy utworzyć, to Pb2+ plus Cl-. Tylko zobaczcie, mamy tutaj
dwa atomy chloru w cząsteczce, czyli dwójkę muszę zapisać jeszcze w tym miejscu. Dopiero wtedy mam zapisane równanie poprawnie. Zadanie czwarte. Zaprojektuj doświadczenie, w wyniku którego otrzymasz jodek ołowy 2. Mamy uzupełnić odczynniki, narysować schemat doświadczenia, podać obserwacje i równanie reakcji w sposób cząsteczkowy i jonowy skrócony. Żeby to doświadczenie zaprojektować poprawnie, musimy wybrać odczynniki, czyli takie substancje, które rzeczywiście nam dadzą jodek ołowiu. Jodek ołowiu ma wzór PbI2. I z tych soli, które tutaj mamy podane w zestawie, na pewno nam się przyda sól PbNO3 dwa razy wzięte. Przyda nam się też jodek potasu Ki. I teraz mamy naszkicować probówkę, w której znajduje się jeden z tych roztworów. W tym przypadku akurat to nie gra większego znaczenia, czy będziemy wprowadzali jodek potasu, czy azotan 5 ołowy 2. To akurat jest bez większej różnicy. Chodzi o to, żeby w ogóle te dwa roztwory ze sobą skontaktować. Powiedzmy, że Ki będziemy dawali tutaj, a w probówce będziemy mieli PbNO3 dwa razy wzięte. Jakbyście zamienili te miejscami, to akurat nie ma żadnej różnicy. I tak reakcja będzie zachodziła i tak. Obserwacje. Najbardziej dyplomatyczne to po prostu wytrąca się osad. Wytrąca się osad. Jeżeli jesteście w 100% pewni co do koloru osadu, to jeszcze można podać barwę. Barwa w tym przypadku jest złota, ale dla waszego dobra i pisanego najbliższego sprawdzianu, no to lepiej jednak podać, że po prostu wytrąca się osa. To jest poprawna obserwacja jak najbardziej. Nie wnikacie w kolor, ja też tutaj będę to uznawał tak w tej postaci, bo jeżeli podacie na przykład zły kolor, no to wtedy za to punkty będą uciekały, no bo barwa na przykład może się nie zgodzić. Jak ktoś mi napisze biały, no to ja proszę bardzo, zaraz sprawdzimy na probówkach jaka jest barwa tego osadu, no i się okaże, że wcale biały nie jest i już trzeba niestety za to punkty zabrać. Więc naprawdę zalecam, żeby napisać naprawdę najbardziej dyplomatycznie, jak się da. Wytrąca się osad, to już jest poprawnie. Jak zaczniemy kombinować z kolorami, no to możemy czasami przedobrzyć. Zapis cząsteczkowy i zapis jonowy skrócony pokażę za chwilę. Na początek sprawdźmy, czy rzeczywiście ten osad, o którym tutaj mówię, jest o barwie takiej, jak powiedziałem, także zmienimy widok kamerki znowu na stół. Tutaj mamy probówkę pustą i tak jak było podane na schemacie, tu wlejemy roztwór azotanu 5 ołowiu 2 i zobaczmy, co się będzie działo, jak zaczniemy kroplami dodawać roztwór jodku ołowiu. Przy środku potasu, nie tylko będziemy otrzymywali. Zobaczcie, dwie kropelki i już mamy pojawienie się osadu o barwie żółtej. Nawet dodam jeszcze troszeczkę, żeby więcej tego osadu wytrącić. Osad po pewnym czasie opadnie nam na dno naczynia i wyraźnie oddzieli się od reszty roztworu. Także zobaczcie, można podać barwę, chociaż no, jeżeli podacie ją źle, no to ryzykujecie utratę punktu, więc z tego powodu zalecam, żeby po prostu powiedzieć, że wytrąca się osad. Tak będzie najbardziej dyplomatycznie i na pewno nie będzie to uznane za błąd. Dobrze, wróćmy do tablicy multimedialnej. Czyli mamy podane, że wytrąca się osad. Nawet można zaznaczyć, że to żółte, ale tak jak powiedziałem już, komentarz podany był co do barw. Zaznaczyliśmy dwa odczynniki, to teraz trzeba je wykorzystać. Zapis cząsteczkowy, czyli mamy Ki plus PbNO3 dwa razy wzięte. W wyniku tej reakcji otrzymujemy jodek ołowiu PbI2. I podczas tej reakcji otrzymamy także drugą sól o wzorze KNO3, czyli azotan 5 potasu, czyli po prostu zamieniamy te jony miejscami, w tych solach mamy reakcję wymiany. Czyli teraz tak, żeby nam się zgadzało, tutaj mamy dwa jody, więc po tej stronie dwójkę muszę dopisać, żeby było w porządku. Mamy jony NO3 dwa razy wzięte, w ogóle grupę NO3 dwa razy wzięte jest, czyli dwójkę muszę zapisać jeszcze tutaj. Potasów mamy dwa, więc równanie nam się zgadza.
CD i 2 wchodzimy w postaci osadu. Jeżeli nie wierzycie, to możemy nawet sprawdzić w tabelce. Popatrzmy, mamy jony Pb2+. I szukamy jonów jodkowych, czyli mamy NK, więc substancja nierozpuszczalna w wodzie, więc zapisałem to poprawnie. I zapis jonowy skrócony, czyli mamy otrzymać Pb2, a żeby to zrobić, potrzebujemy jonów Pb2+ i jonów I-. Atomów jodu tutaj mamy podane, że jest 2, więc dwójkę muszę przed I-. I równanie zapisane w sposób jonowy skrócony jest podane poprawnie. Czyli tak jak powiedziałem, trzeba wybrać odpowiednie substraty, zapisać wzór soli, która wypadła wam w postaci osadu, no druga sól, no to już na podstawie tego, co mamy podane w równaniu reakcji, i w zapisie jodowym skróconym ta substancja, która jest w postaci osadu, tak jakby trzeba zapisać tę reakcję dysocjacji na odwrót, czyli jony, które powstawały w procesie rozpadu, tak? Czyli te jony, które tutaj zapisałem, no muszą być po prostu po stronie substratów, bo jak je ze sobą zmieszamy, no to właśnie widzieliśmy efekt tego zaprojektowanego doświadczenia w próbówce, czyli po prostu pojawią się nam tutaj rzuty osad. Zadanie piąte. W roztworze znajdują się kationy Mg2+, oraz Ca2+. Jakiej substancji należy użyć, aby z tego roztworu wydzielić wyłącznie kationy Ca2+, w postaci osadu, a potem zbawić nim kationy Mg2+, czyli takie selektywne wytrącanie osadu. Sprawdź sobie przewidywania doświadczalnie zasadni odpowiednimi równaniami reakcji w formie jonowej skróconej. Wykorzystaj tabelę rozpuszczalności soli. Możesz bez sprawdzania doświadczalnego, po prostu sprawdźmy tylko, jakie substancje by się nam tutaj do tego celu nadawały. Popatrzmy do tabelki, czy musimy znaleźć takie aniony, które będą wydzielały tylko i wyłącznie wapń, a nie będą wydzielały magnezu. Czyli tutaj mamy kationy Mg2+, tutaj Ca2+, czyli patrzymy, które jony będą nas powodowały wytrącanie tylko jonów Ca2+, a Mg2+ nie. Czyli tak, chlorki odpadają, bo mamy dobrze rozpuszczalne, brązki to sama sytuacja, jodki też dobrze rozpuszczalne, azotany dobrze rozpuszczalne, aniony octanowe, o których jeszcze się nie uczyliśmy, tutaj nam zadania nie podpowiadają, ale popatrzmy na przykład siarczek magnezu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, CS, czyli siarczek wapnia już niekoniecznie, czyli mogłyby być to jony F2-. Popatrzmy dalej, mogłyby być to jeszcze jony na przykład SO42-, chociaż tutaj polemizowałbym trochę, bo to jest podane, że substancje trudno rozpuszczalne w wodzie, więc zależałoby to od stężenia. Popatrzmy jeszcze, co by się tu mogło nadawać. Mogłyby być jeszcze no, ochamino, ale tutaj może nie. Dobrze, czyli ogólnie tutaj na podstawie tej tabelki możemy stwierdzić, że całkiem dobrze się nam tutaj sprawdza aniony siarczkowe, czyli będziemy mieli wydzielone Ca2+, natomiast jony Mg2+ pozostaną w roztworze, czyli substancja, która zawiera S2-. I taką substancją, która dobrze by tutaj się sprawiła w postaci pełnej soli, na przykład Na2S, czyli siarczek sodu. Równanie reakcji zapisane skrócone. Jak weźmiemy sobie Ca2+, ion S2-, otrzymamy siarczek wapnia o wzorze CaS i po sprawdzeniu w tabelce widzimy, że jest to substancja w postaci osadu. Gdybyśmy chcieli to samo zrobić dla jonów magnezowych, Mg2+, i też dodamy tutaj S2-, no to popatrzcie, Mg2+ i S2-, mamy substancję, która jest rozpuszczalna w wodzie, a zatem przekreślamy, reakcja nam tutaj nie zachodzi w taki wyraźny sposób, więc jony siarczkowe mogą być tutaj wykorzystane do rozdzielenia tych substancji. Zadanie szóste. Zapisz i uzgodnij cząsteczkowe równanie reakcji azotanu 5 srebra z jodkiem potasu, siarczkiem sodu, siarczanem 6 sodu, węglanem sodu i fosforanem 5 sodu. Czyli wszędzie w reakcji mamy AgNO3 i mamy go skontaktować z poszczególnymi substancjami. Czyli weźmy sobie jodek potasu Ki. W wyniku tej reakcji otrzymamy AgI plus Ki.
MO3. Zobaczmy. Czyli mamy reakcję wymiany i zweryfikujmy, która z substancji będzie szybciej dobrze rozpuszczała wodzia, która będzie w postaci osadu. Czyli mamy Azie plus i jony i minus, substancja nierozpuszczalna, czyli jodek srebra będzie mniej w postaci osadu. Dalej równanie jest zbilansowane dobrze, zobaczycie, jeden potas, jeden jod, jedno srebro, jedno srebro, NO3 jest tylko raz, NO3 też tylko raz, więc tutaj jest w porządku. Kolejne równanie mamy AgNO3 plus Na2S. W wyniku tej reakcji otrzymamy Ag2S i otrzymamy także NaNO3. Jak pamiętamy, azotany są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Mamy tutaj równania strąceniowe, więc możemy założyć, że Ag2S występuje w postaci osadu. Zresztą też jeszcze można zweryfikować. No, mamy tutaj Ag2+, plus, jony S2- minus mamy tutaj, czyli substancja rzeczywiście nierozpuszczalna w wodzie. Musimy tylko dobrać współczynniki, czyli tak, tutaj mamy dwa srebra, to piszę tutaj dwójkę w przodu. I mamy Na2 we wzorze siarczku, czyli żeby się zgadzało dwójka w tym miejscu. NO3 dwa razy wzięte jest tak, i tak jest w porządku. I równanie mamy uzgodnione. Teraz reakcja AgNO3 z Na2SO4. W wyniku tej reakcji otrzymamy Ag2SO4 i otrzymamy także NaNO3. Czyli po prostu podmieniam jony sodu na jony srebra, otrzymuje siarczan 6 srebra i azotan 5 potasu, azotan 5 sodu, NaNO3. Dobrze, czyli żeby nam się zgodziło, to tak, dwójkę zapisuję w tym miejscu, dwa sody mamy tutaj, więc dwójka jeszcze w tym miejscu, równanie jest zbilansowane. Jeszcze sprawdźmy, czy rzeczywiście to równanie zachodzi. Mamy Ag+, mamy jony S, o 4, 2 minus, czyli jest tak trudno rozpuszczalna w wodzie, więc szałeczka w dół. Tutaj równej w postaci jonowej skrócenia nie musimy zapisywać, więc przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy teraz reakcję AgNO3 z jonami Na2CO3. I tutaj co otrzymamy? Otrzymamy tutaj Ag2CO3 i powstaje nam też tutaj jon, powstaje substancja NaNO3. Sprawdźmy, która to jest w postaci osadu. Zacznijmy może od srebra, czyli Ag plus jony CO3 2 minus, czyli substancja nierozpuszczalna w wodzie, więc szałeczka w tym miejscu. Jeszcze trzeba tylko uzgodnić, czyli tak, tutaj dwa srebra, więc dwójka w tym miejscu. Tutaj mamy dwa sody, więc dwójka w tym miejscu. Pozostałe współczynniki już się powinny nam zgadzać. I jeszcze ostatni przykład, czyli mamy AgNO3 i Na3CO4. W wyniku tej reakcji otrzymamy, będzie reakcja wymiana, czyli będziemy mieli Ag3CO4 i powstaje nam też jeszcze NaNO3, czyli azotan 5 sodu. Dobrze, mamy tutaj po tej stronie 3 atomy srebra, więc żeby się zgadzało po lewej trójka w tym miejscu. Atomów sodu mamy tutaj 3, więc żeby się zgodziło po prawej stronie trójka w tym miejscu. Pozostałe części reakcji już powinny być ok. Sprawdźmy jeszcze, czy tak, a mamy Ag plus jony PO4 3 minus, czyli mamy substancję nierozpuszczalną w wodzie Ag3PO4. Równanie jest uzgodnione, a więc to, co trzeba, zrobiliśmy. Miała być dla Was praca domowa, bo na kolejnej lekcji w szkole były zaplanowane
reakcje strąceniowe. Jeżeli w dalszym ciągu my nie wrócimy, no to niestety pracy domowej nie zrobimy. Proszę, żeby do tych reakcji jeszcze zajrzeć. Jeżeli coś będzie niejasne, trzeba będzie dodatkowo tłumaczyć, to proszę o kontakt, wtedy będziemy tutaj sobie jeszcze robili dodatkowe wyjaśnienia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.